No na pewno dzisiaj przygotowywaliśmy się do tego meczu, mając na uwadze bardzo dobrą jakość Stomilu i duży respekt do przeciwnika i nie chcieliśmy się otwierać, tak ten mecz wyglądał, że byliśmy nisko ustawieni i staraliśmy się przeciwdziałać atakom pozycyjnym skutecznie, bo Stomil bramki nie strzelił. Oczywiście stworzył sobie swoje sytuacje, których nie wykorzystał. Myśmy byli dość skuteczni, bo o ile przypominam sobie, no to w pierwszej połowie chyba stały fragment mieliśmy groźny, a w drugiej połowie tych sytuacji nie było, ale zobaczyłem sobie bramkę i na żywo oczywiście i zobaczyłem sobie jeszcze teraz zapis tej bramki. No to była generalnie akcja taka, jaką chcieliśmy konstruować. Podanie od środkowego obrońcy do Trojaka, Trojak do dziewiątki, dziewiątka, czyli nasz Arek Piek zgrywa do Mikinicza i Mikinicz rewelacyjne podanie wchodzącego w wolne pole Korta i naprawdę z tej bramki jestem bardzo zadowolony. Wygrywamy mecz, tak jak pan powiedział, czeka nas daleka droga i to jest naprawdę bardzo przyjemne, że tutaj w Olsztynie w takim miejscu, gdzie Odrze bardzo ciężko szło i już nie pamiętam ile lat, ale chyba wiele lat Odra była bez zwycięstwa i dzisiaj to uczyniliśmy. Zdajemy sobie sprawę, że to nie był nasz wybitny mecz, jeżeli chodzi o powiedzmy takie parametry utrzymania się przy piłce. Mieliśmy wiele strat niewymuszonych, wymuszonych. Nie dochodziliśmy już w takich momentach, że wyprowadziliśmy tą piłkę do strefy wysokiej. Nie potrafiliśmy kończyć akcji strzałami. Mamy nad czym pracować, no ale jesteśmy w takim miejscu, że po trzech meczach mamy 6 punktów i oczywiście przed nami bardzo krótki okres pracy do meczu z Sandecją. Jedziemy znowu na daleki wyjazd do Nowego Sącza. Wracamy na jeden dzień do Opola i trening regeneracyjny, trening wprowadzający do meczu i gramy następny mecz i na pewno jakieś zmiany będą konieczne, żebyśmy troszkę dali odsapnąć zawodnikom i trochę świeżej krwi wprowadzili, ale mamy troszkę czasu w autobusie, żeby nad tym popracować. Dziękuję bardzo. Niestety przegraliśmy spotkanie z drużyną Odry u siebie. Na pewno nie jesteśmy z tego zadowoleni, wręcz przeciwnie, ponieważ myślę, że z przebiegu gry nie zasłużyliśmy na porażkę. Straciliśmy bramkę po kontrataku, ponieważ Odra przyjechała ewidentnie nastawiona na grę z kontrataku, broniąc się 11 zawodnikami na własnej połowie. Jedną taką akcję przeprowadzili i niestety przegrywaliśmy do przerwy 1-0. W drugiej połowie całkowita nasza dominacja, drużyna Odry praktycznie nie podeszła pod naszą bramkę. Myślę, że była przynajmniej jedna sytuacja czy dwie, żeby ten mecz wyrównać. Szkoda, bo jeżeli nie można meczu, nie strzelamy bramki, to niestety nie możemy myśleć o przynajmniej o zremisowaniu spotkania. Dlatego tutaj, co mam powiedzieć, najważniejszy w tym spotkaniu był wynik, tak? Wynik jest negatywny, na pewno nasza sytuacja nie jest komfortowa. Gramy mecz za 3 dni i mam nadzieję, że osiągniemy korzystny rezultat. Piotr Szauer z Radia Ukłana Krampyta. Stomil jest w tej chwili jedyną drużyną, która w trzech kolejkach nowego sezonu ligowego nie strzeliła żadnej bramki. W poprzednim też miała z tym drobne problemy. Wszyscy wiedzą i widzą, że w drużynie potrzebni są nowi doświadczeni napastnicy. Czy sam są tak w składzie, czy ten jeszcze oczekuje i czy wierzy w to, że będzie skład wzmocniony, mówimy o formacji ataku? No tak, to nie ma co ukrywać. Myślę, że z boku to doskonale widać, jak odszedł Szymon Sobczak, natomiast tutaj w jego miejsce gra Nikita, wcześniej Losi, to są zawodnicy, którzy w poprzednim sezonie nie grali w ogóle. To są zawodnicy z zagranicy, potrzebują czasu na aklimatyzację. Na pewno rozglądamy się za napastnikiem i to już od dłuższego czasu, natomiast mamy pewne ograniczenia w klubie dotyczące budżetu, wysokości kontraktów i musimy po prostu czekać, aż uda nam się zakontraktować odpowiedniego zawodnika. Prowadzimy rozmowy z 2-3 zawodnikami i myślę, że jeżeli wszystko się dobrze potoczy, to w najbliższym czasie takiego zawodnika pozyskamy. Natomiast no, dzisiaj jedyny pozytyw z tego spotkania jest debiut 16-letniego Kuby Brudaka, wychowanka Stomilu Olsztyn. A jak ten oceni drugiego człowieka, który dzisiaj debiutował? Doświadczony obrońca? Tak, no niestety z konieczności musiał zagrać na nietypowej pozycji dla siebie, ponieważ przegrywaliśmy 1-0. Damian Brytek dysponuje bardzo dobrymi warunkami fizycznymi
I w pewnym sensie nam pomógł oczywiście grając na tej pozycji, no ale no nie przełożyło się to na wynik. Tak jak mówię, szkoda. Drużyna Odry była dobrze zorganizowana, natomiast my graliśmy cierpliwie. Wiem, że to się kibicom często nie podoba. Natomiast graliśmy cierpliwie i były możliwości do wyrównania tego meczu i szkoda, że to się nie udało, ponieważ chłopacy naprawdę zagrali z bardzo dużym zaangażowaniem i tego na pewno nie można im odmówić, no ale wynik końcowy po prostu jest tak, jaki jest i to w tym momencie jest najważniejsze. Za 3 dni Widzew. Tak. Długo nie będziemy rozpamiętywali. Pakujemy autobus, jedziemy na Starym Czale Piłsudskiego w Łodzi. Ja już powiedziałem w szatni po meczu chłopakom, ponieważ powtarzam to i to widać. Mamy młodą drużynę, którą właśnie chcemy wzmocnić doświadczonymi zawodnikami, bo w tych takich trudnych momentach to będzie najważniejsze. Tak, gramy z Widzewem za 3 dni, który też jest w sytuacji niekomfortowej i jedziemy po to, żeby po prostu zdobyć tam punkty bez żadnych kompleksów, mimo tego, że nie zdobyliśmy do tej pory jeszcze bramki. Natomiast myślę, że nasza gra nie wygląda wcale tak źle, a patrząc na wyniki, które uzyskujemy.